Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo długiej przerwie w Terrarii. Jest ze mną oczywiście... Tomasz! Siemango. Dobrze, oczywiście od słów zaczniemy, co się zmieniło. Przed odcinkiem dosłownie zrobiłem sobie silverowy hełm. Tam widzicie zgliszcza mojego pokoju, ponieważ pokoi nie będzie w tej serii, jednak obgadaliśmy to. Coś jeszcze się zmieniło, jeżeli nie widzieliście, no to mam grappling hooka, Tomek nie ma. A jest odcinek ten do dupy, więc wiecie, że do nas przyszedł Arms Dealer. I tak, wiem co miało być w dzisiejszym odcinku, przecież mamy driadę, prawda? To ja idę sobie kupić ten proszek na, na Hello. Znaczy na... Na Corruption. I ten, pójdziemy niszczyć Corruption tam, wiesz, na dole za tym tym. Żebym zdobył w końcu muszkieta, a ty rozwalisz drugi i dostaniesz drugi drop. Dobra? Okej. I trzeciego nie. Ale powiedz mi tylko jeszcze jedno. Nie status. Shop. Czy Prucification Powder... Tak! Tak, dobra. To ja kupuję sobie trochę Prucification Powder, dobra? Mhm. Ja też sprawdzę driady. Kupię tak z 40 ich, dobra? To ja sobie też kupię. Okej. Dobra, to muszę noc... za bardzo tej kasy teraz przy sobie. Aha, dobra, spoko. To ja ci mogę trochę dać, no nie? A ile masz? Masz tu tak z 5 irona, no nie? Powinno ci starczyć jak na trochę. Wiesz, no nie? Od kilku ostatnich odcinków i po tym, co obejrzałem wczoraj, tak, wczoraj oglądałem odcinki moje, dowiedziałem się, że za dużo gold coinów noszę przy sobie. Dobra, ale teraz odłożę kasę do... Ale daj mi trochę pinków, slime'ów, okej? Okay? Ja noszę goldo! Znaczy, jak będzie mieli, to tam. Ale to potem. Dobra, to co robimy teraz? Czekaj, ja muszę przepalić tego. Ja idę na pewno, ja biorę na pewno szkło. Stawki silveru, bo... O, wyszło 7 silveru. Jak... Na co będziesz... Co będziesz tworzył? Na razie nic. No i dobrze. To bym... Na buty mi zostaw. I wtedy ci oddam ironowe. Wiesz, to tam jest 16, tylko nie wiem, czy wyjdzie. Nie starczy! To już z 20 nie wyszło. Coś tutaj jest... szkło... O właśnie, potrzebuję teraz szkła, no nie? Bo jak jest noc, no nie, to ja nie chcę iść na Corruption. Na dniu wyjdziemy. A ja w nocy wiem, co zrobię. A ty, Tomek, się zastanów, co będziesz robił, dobra? Okej. Może pójść po drewno w nocy. Przyda się nam w końcu, no nie? Na skrzynki czy coś. Pójdę po drewno. Okej. Okay. Ale ziemi. No, dopiero wstaliśmy. Znaczy, nie dopiero wstaliśmy, ale... no, jest ranek. No wiesz, ja pół godziny temu wstałem. Aha. Ja wstałem jakieś 3 godziny temu. A to i tak dobrze na mnie, bo ja w wakacje co o 9 wstaję. Aha. A sam ja się dziwiłem, sam się dziwiłem, bo rok temu o 7 wstawałem. A teraz o 8 wstaję. Ja wstaję w wakacje o 6.30. Pewnie większość ludzi już wie, co ja robię. Ale jeżeli ktoś nie kubaty, to ja tutaj zamieniam w tej naszej, w tym naszym akwarium na szkło. Tutaj. Ściany. O, ściany na szkło zamieniam. Na szklane. Mini Age of Cthulhu, kiń. Ale mini Age of Cthulhu z kart moda czy Demon Age? Nie, zwykłe mini. Demon Age. Ale te mini Age of Cthulhu z hard moda są złe. No, nieraz mnie wkurzały. A ciebie? No. Kurde, ja nie wiem, czy tutaj ogólnie jest... Ogólnie hard mod jest straszny. Nie taki straszny, nie przesadzaj. No wiesz, jeżeli nie masz... po prostu najlepszy... No po prostu, jeżeli nie masz dobrej zbrojki, to nie masz żyć. Hehehe, hello-edowa dla maga. Ale Michał Koks... Znaczy, Michał, nie, nasz informator, to nie Michał. To Koksu rozpracował w Terrarię w 3 dni. Ma hello-edowy set i wszystko. No, nie mogę. Ja też nie ogarniam, kupił sobie na Steamie 3 dni temu i mówi: Kuba, weź chodź do mnie, jaki mam hello-edowy set stworzyć?
Lol. Ja się bardziej zdziwiłem, że on już ma Hello'owy nowy set. A może on na starym świecie gra, bo on sobie też ściągnął. Tak? No. Ściągnął sobie świat? Terrarię sobie ściągnął, potem sobie na Steamie kupił. A no tak, faktycznie. A no masz rację, to on może faktycznie na całym świecie trochę się podkoksił. Ty, ja na mini szarka trzeba 35 golda. To spoko. Golda! Ja mam 2. No ja mam 1. To w takim razie nie będę ci dawał pingów, znaczy będę miał muszkiet, no nie? Ja sobie tam będę kupywał od razu. No bo co ty robisz? No! A, spoko, szkło. No tak. Tutaj się przyciągam jak Spider-Man. A, i więc tutaj nie będziemy robić zamieniać derta na bloki, bo dert ładnie wygląda. Rośnie. Znaczy, no ogólnie nasza chatka mi się bardzo podoba, no nie? Takiej jeszcze w życiu nie zbudowałem. Dobra, a pamiętasz jak to wyglądało przedtem? Powinienem teraz puścić jaka to była dziura, ale pewnie tego nie puszczę z lenistwa. Albo z tego, że nie wiem czy jest... Czy mam nadal ten odcinek? No chodźmy, może zaścianujemy tego. Magazyn do końca. A no. Dziś będzie taki odcinek poprawki domu i te muszkie dla mnie. A dla mnie chyba będzie. Nie, 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 słuchaj, ty kupisz sobie flintlocka, no nie? Bo póki ty zbierzesz te 35 golda, to będziesz potrzebował jakiegoś. Nie wiem, ale mi chodzi o to, że ja będę miał tą orb kulę coś takiego. Ale może ten, może nie będziesz miał tej orb kuli. Ja bym się ucieszył, gdybym miał. No ja też, żebyś ty miał, no nie? Żebyś był takim światełkiem. Światiłkiem. Dobra, masz! Weź nie skacz jak debil! Masz trochę greybricków. Aaa! Klawiatura! O, już, dobra. Przyzwyczaiłem się na E, że kwipunek się otwiera. A ja nie. Ja cały czas pamiętam, że... Nie mam greybricków, ale mam trochę stone'a. No to był siebie zrobić greybricki. Mam trochę greybricków. Okej. To dlaczego od razu nie mówiłeś? No teraz mam trochę greybricków. Czekaj, już będę miał greybrick z ścian. Tak? A ja muszę na chwilkę... Odcisnij 6. Potrzebuję drewna! Daj mi drewno! Daj mi 2 kawałki drewna! Dam ci drewno. Masz. Drewno. Dziękuję za 2 kawałki drewna! Potrzebuję... Gwiazdka moja! Dobiegnij. Ciekawe, gdzie meteoryt je butnie. Oby. Jeżeli będziemy w domku ciągle, to nie w nasz domek. Ha, ale wiesz, że my we dwójkę pójdziemy na korabszyny, żebym ja kopał, a ty mnie osłaniał. No tak, ale nie o to chodzi. Meteoryt może spać, wiesz, w każdej chwili, a nie sądzę, żeby od razu, powiesz, po wykopaniu je butnął. No tak, faktycznie. Zatem to będzie pisać jak meteoryt i butnie. No ale ci w nasz domek. Znaczy ja się tepnę Magic Mirrorem od razu, jak zdobędę muszkiet, no nie? Więc szanse są nikłe. Potem mnie tak. Ty wyjdziesz i wejdziesz do gry. Nie fochaj mi się tu, bo to nie jest fochmen. Dobra, no nie? Zrobiłem takie typowe oświetlenie, dobra? Tutaj na środku skrzynek nie stawiać po prostu. Dobra, no to kończ ściany. Czekaj. Ja sobie muszę nasz dom odświeżyć trochę. Bo to mamy dużo stołna, to zrobię. Wow, to dziwne! Kubaru i Tomasz mają dużo stołna! No w sumie to strasznie dziwne. No, bo jak pamiętacie w każdym naszym odcinku, kiedy potrzebowaliśmy greyblików, idziemy po stołna. Hej, ktoś mi zajobał pochodnie. Ja mam 37. Dasz trochę? Ktoś mi zajobał, ale pójdę do merchanta i się kupię. Mam hook! Masz? No. Skąd? Nie wiem. Nie mam zielonego ani fioletowego pojęcia. Lol. Pokaż, weź mi go wyrzuć. No to patrz. W końcu taki... Lol. Ale fuksiarzy z nas! Będę miał drugi. No. Jak to drugi? Ja mam jeden. No właśnie. Będziemy mieli oba huki, ale znasz fuksiarza, lol! Wydropił mu nam 2 razy hak. To trzymaj go. O, mam swoje 17 pochodni w końcu. Myślałem, że je zgubiłem. To dasz, czy nie? Gdzie on jest? Czekaj, daj mi go znaleźć. Jest, dobra. Dziękuję.
A, i teraz trzeba jak to? Zaraz sprawdzę u tego. O! Crafting. O! A jak, wiedziałem. Co? Trzech Iron Chest. Chainsaw, o. No tak. Z czego się robi? Wiem, że z Irona, ale z niego. Mam jeszcze dwa Swiftness Potion. Lol. A to w kowadle się robi. Ale jak wam się podoba nasze akwarium z prawdziwym szkłem? Co? Potrzebuję jeszcze dużo Irona. No. Dobra, no to co? Noc już zaraz zajdzie. My mamy bardzo dobrą wiadomość w takim razie. Tolek będzie miał swój Chainsaw. A ja mam swój Iron Bow. Mam 5 demonitów, bo niestety Kacper musiał nam zająbać. A będziemy musieli... Silverowy miecz. A ja goldowy miecz. Ja mam kilo. A ja mam kilo. Mam siekierę. Siekiera. Mam łuk. Ale mam ja boomerang. Ja mam shurikeny, mam też to, mam też... A właśnie, ja nie rzucam shurikenami, ja rzucam granatami, więc proszę łap. Ja rzucam shurikenami i mieczykami. Mieczyki to lepsze. A, no to masz ten! To masz jeszcze mieczyki, no nie? Bo ja tymi nie rzucam, ja rzucam granatami. Maczyka. Nie? Ja rzucam granatami. A właśnie, idę sobie dokupić trochę granatów. A ja... trochę mieczyk. Tylko wezmę. Kto sprzedaje granaty? Arms dealer? Co? Nie, ten koleś od eksplozji sprzedaje granaty. No, to od miningu. Ja sobie na razie będę zbierał kasy, bo mam trochę mało. A nie, no to granaty to 4 silveru, nie? Ja sobie tak dokupię ich 10. Dobra, mam 15 granatów, mi tyle starczy. Dobra, to co? To możemy już się wybierać w drogę, no nie? Tylko jeszcze jakiś ogar w ekwipunku zrobię, wywalę materiały. A właśnie, weź trochę, kraftuj trochę platform, no nie? Bo nie wiem jak ty wyjdziesz, ja to wyjdę, nie wiem jak ty. Bo ty nie będziesz... Wyjdziesz? No bo przecież my będziemy wchodzić do tej dziury. No nie? A ja mam tego hooka, no nie? Więc... Bez kitu. To wykrafcij trochę platform. Okej. Okay. Już się wytrzymałem. Ja myślałam, że już Blood Moon. A ty? Też. Czyli mieliśmy podobne myślenie. Podobny tok myślenia. O matko. Co się miałam zrobić, ja tak platformę. Tak, i kontynuujemy serię z Terrarium. Jednak myślimy, że żal mi tego tak zakończać. A tutaj w Terrarii fajna gra, no nie? Terraria fajna jest. No. No ja brzydko tak wygląda, myślałem, że ładnie będzie wyglądać, ale nie. Do tego to ja już przywykłem, do tego. Dobra, 75 platform. No to idziemy! Idziemy na The Corruption. W którą stronę jest bliżej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, sugeruję się moim starym światem, idziemy tam. Chociaż w sumie tam jest pustynia. No to za pustynią chyba jest Corruption. Nie mam pojęcia, ale... Czekaj, ja muszę grzybki wszystkie powywalać, no nie, żeby mieć na potę. No tak jak myślałem. No tak, tam są głupie stworki. Gdzie? Na Corruption? No o tym nie będziesz bronił, no nie, ja będę kopał. A nie na odwrót? Nie, bo ja muszkieta biorę. To ja bym mógł cię wyrzucić, ale... Ale nie, ja rozkopuję tego, no nie? Chcę rozkopać tego, Shadow Orba. Nie, dobra, ja teraz... Ja drugiego rozkopuję. No tak, do drugiego się dokopiemy. Tylko go się rozkopuje młotkiem jakimś. Tak, no może i być tym pierwszym. A jak nie, to skraftujemy sobie nowy. Nie mamy surowców, ale dobra. To... Właśnie dojdzie do czerwonych. A. Standard. Ciągle zapominam. Nie! Nie! The Slime One! W ogóle to jakieś są lepsze? Zielone czy niebieskie? No niebieskie, przecież tam mi wczoraj mówiłeś. A fioletowy? Nie. A fioletowy jest cięższy od tych dwóch. Zabiję gada! Zabiję! Policek! Czekaj, ja zrobię szybkie cięcie, żeby mi się głos dosynchronizował. Uwaga, cięcie. Okej, już. Pewnie będzie i tak ścina z głosu, bo ja nagrywam nowy program do nagrywania głosu. Więc nie wiem jak to będzie. Właśnie ty włączyłeś głos? Tak, mam włączony.
Teraz nad pustynią! O kurde. Za dużo kopaliśmy piasku, myślałem, że są takie schodki. Nie, jest wielki klik. Serio? 70 kratek ode mnie? Nie, no już mniej, ale dobra. Kurde. Umiem się wspinać grappling hookiem. Okej. No. Au! O nie, sęp! Fuk! Kurde. Dobra, czas na akcję z bumeranga. Dobra, sęp zabity. A ja się męczę. Dobra. Biegnę. O jest, The Corruption! Nie, ja wolę sępy bić niż te. O nie! Terrarię zmniejszyłem! Możliwe, że mi nagrywanie padło. Okej, już. Dobra. Dobra. No ale tu wchodzimy do tego? Okej, okay, no to się przygotuj, no nie? Ja mam pochodnie w łapie, no nie? A ty powoli schodź. Uważaj, to jest duży klif. Okej, okay. A ty masz przecież chmurkę budki. No tak, to ci dobrze. Oby tam na dole był Shadow Warp, no nie? Ups. Oho, mam cave'a. Nie, kurde. Obyś nie dadł, no nie? Kurno! Czekaj, tepnę cię zaraz, ja nie wiem tylko jak się tepa w terrarii. Jest Shadow Warp, dobra. Dobra. Ale tutaj mnie biją! Nie biją! Mało HP, mało HP, mało HP! Ale nie wiem, czy ktoś tu jeszcze został. Kurde. Dadłem. Kurde. No. To ja tam pójdę, ty się no niestety musimy pójść na ten dekorawszy, no nie? A ty gdzie jesteś? Czekaj, teraz się tepnę do ciebie, no nie? Znowu się tak. Nie. Tam jest, na samym dole jest Demon Altar, no nie? Wiem, że na samym dole jest Demon Altar. No, Shadow Warp, Demon Altar też. Demon Altar na Corruption, tym fajniej. No. Może się tak mieć. Ja nie chcę tak często się tepać, rozumiesz? Myślałam, że ten zielony mały to pink. Odróżnia. Chyba trochę nie odróżniasz kolorów. A, tutaj robiłem ten most. Oj, jak mi brakuje Harman's Bootsów. Wow, nie... Nie, no trochę. Masz rację. Czy ogólnie najpierw chcę zrobić Herman's Bootsy niż Rocket Bootsy, wiesz? Po prostu, żeby było szybsze poruszanie. No. Bo latanie to jeszcze zniosę, no nie? Mamy but, mamy te chmurko buty, mamy chmurki i ten. I ja i grappling hooki teraz Tomek zaraz sobie skrapci. No to co to tu miejsce? Czekaj, bo ja tutaj wejść nie mogę. Ło! No koniec. No znowu mi się ten zminimalizowała, znaczy nie zminimalizowała ten, schowała. Terraria. Dobra. Shurikany! O kurde! Nie ten guzik! Dobra. Ale ja mam tutaj. Dobra, to teraz w dół. Czekaj, tylko go jeszcze trzeba zabić. Dalej w dół, dalej w dół. Może ty tam walcz na górze, no nie? A ja potem cię tepnę tutaj na dół, no nie? Albo ty sobie tutaj skacz. Tylko weź uważaj teraz na siebie bardziej, no nie? Bo jeżeli tam na dole spotkam potwory, to ty nie przeżyjesz. Kurde, znowu. Nie, nie ma potworów. Na dole jest woda, nie? Ale nie skacz, bo ona jest taka... O, fajnie. No to cię tepa. Tepe hereton. Jesteś gotowy? Dobra, postaw gdzieś tutaj torcza. Oho, słyszysz tego? Trolla. Dobra, wiesz co? Słuchaj, patrz co ja teraz będę robił, no nie? Muszę tylko zobaczyć, czy to działa. Weź się odsuń, bo tam granat chyba.
Nie, nie działa, dobra. Crucifixion powder. Ale granat też nie. No ma, i ale to bomba. Granat. Aha, no tak, dobra. Dobra. No to ja będę crucifixionował powderowo, dobra? Ty kop. Okej, okay. Masz tutaj dalej. Dobra, już się przekopiemy, no nie? Czekaj, ja rozwalam, dobra? Czekaj, mam muszkiet, jaki proszę, tylko niezwalony! Muszkiet, muszkiet, gdzie mój muszkiet? Jest! Unreal muszkiet! Plus 13 defensa, plus 9 speed, plus 5 critical strike strength, plus 10 velocity, plus 15 knockback. Fuck yeah! Tak! Ale dobra, mam mój muszkiet! Fuck yeah, bitches! I mam 30 nabojów do niego. O, spoko, no nie? Bo na starcie ma. Ała! Muszę uważać ze spidermanowaniem, no nie, trochę. Nie, to jest za duży ten... Tam się chce przyciągnąć. O, złota skrzynka! Okej. Okay. Nie, to złota skrzynka. Nie mamy klucza! A nie, tutaj nie potrzeba klucza. To daj mi, pamiętasz zasady skrzynkowania, nie? Mogę? O, dziękuję za bomby! Butelkę chmur, to zaniesiemy do beczułki i silver dla mnie. Co? Co tam jest? Nie, wolno mi. Ej, na dole są te! Nie! Już... No, Shadow Orby, dobra. Słuchaj, nie tędy! Ty go przecież nie wykopiesz. To co? Słuchaj, tutaj, o, Tomek, o tutaj, o, dlatego. Dobra? Trzeba, będzie znowu pod wodą, no nie? Powiedz, jak ci zabraknie już. Zabrakło. Czekaj. Okej. Okay. Czekaj, kolejny odlatuje. O, dziękuję, bo ja tam nic nie widziałam. Dobra, ja idę go rozwalić już. Znaczy, ty go rozwal, dobra? Tomek. Tego rozważ, no nie, bo to jest twój. Dobra, idę go rozważyć. Coś mam? Mam! Coś jednocześnie dobrego. Dodaj mi 20 many! Co? Tak, taki niby. Ale nie mam many! A nie, mam! Nie! No, na razie to jest... Dlaczego? Ja tu miałam być magiem. Dobra, niech ci będzie. Ma... Ja mam 20, no. Na razie to mi się musi... Ale i tak mam więcej manu od ciebie, bo ja mam dwa te. No, tak. Ja mam 40. To ty zrób. Tak, ja zrób. Nie rozwalamy trzeciego, to co? Wracamy się. Hmm? Nasza wyprawa była bardzo pomyślna. Ale to ja zdobyłem muszkieta, bardzo dobrego, Unreal. Tomek zdobył 20 many przez akcesoria. No tak, w sumie to też mi dodaje many, to w sumie się tam cieszę. Dobra tam, ważne jak masz, no nie? Dobra, no to tak, zostałem tak, no to z tej wyprawy rzuciliśmy dobrze, ja mam bomby, czyli znowu Kubarom tutaj będzie wszystko wybuchał. Mam... Nie wiem nawet. Dobra, zrobimy cięcie, nagramy drugi. No nie, mamy ja więcej Cassiona, więc jeżeli byśmy chcieli kopać jeszcze, ja idę dokupić ammunition trochę, ammunition. Dobra, powiedzmy teraz, że możemy kupować od Armzirela, no nie, bo on i tak by już przyszedł. Spoko. On tutaj, u niego flintlocka możesz sobie zakupić. Ja na razie nie będę kupował, tylko... Chociaż może...
Flintlocka se kup. No tak. Nie no, on jest tani, 5 golda, weź na niego zbieraj, no nie? W końcu, dobra, póki ty będziesz miał mini szarka, to trochę czasu minie. Flintlock i dużo do niego amunicji. No dobra, no tak, jesteśmy teraz aktualnie na dobrej pozycji, by już wkroczyć w taki fajny stan terrariowy. Mieliśmy robić magazyn, ale tym się może zajmiemy w następnym odcinku. Więc... Okay. Nie, może jeszcze nie pożegnanie, jeszcze trochę tutaj usegreguję wszystkiego, dobra? Będę posegregował trochę skrzyn. Co? A no tak, no tak. I te na górze też, no nie, bo ja tutaj na górze wsadzam wszystko, gdzie popadnie, no nie? Popatrz sobie co, gdzie jest, bo w niektórych blokach jest to, nie, w niektórych skrzynkach. To co? Sorry. Okej. Dobra. I to chyba by było już na tyle. Z naszej tutaj przygody na Corruption. Jesteśmy na bardzo dobrej pozycji. Powtórzę się. Mamy muszkieta i to w dodatku Unreal. To jak ma gwiazdkę many. Nie wiem. Tu jest ciemno. I znowu? Dlaczego? Przecież tu pochodnie przecież stawiałem w tym odcinku nawet. A w następnym odcinku może chodźmy do kopalni. No i to chyba by było już koniec, prawda? Dobra. No i jeszcze i dopiero następnym będziemy ten. Ja chyba nagram teraz dwa od po kolei, dobra? Chociaż ten, nie wiem, zobaczę jak ile minut wyszedł, no nie? Jeżeli będzie krótki, no to nagrywamy jeszcze raz. Jeżeli długi, to...